widzicie. Co mam? Nadwyżki entuzjazmu. No wszystko ze mną w porządku. Chce ktoś zagrać w turniej w Duel of Champions? Dzień dobry. Hej Mateusz! To tam? Mam live'a z Duel of Champions, chciałem ci pogratulować. Mi? No podobno jakieś masz wyjątkowe osiągnięcia w Duel of Champions. Byłem pierwszy w rankingu za dwa razy i to w sumie tyle. Jej! Nasz Polak! Rodzimy zawodnik, numer jeden na liście Elo. Moje gratulacje, no. Flemi podesłał mi tego. Podesłał mi screena z dowodami. Jak się z tym czujesz? Opowiedz. No wiesz co, to takie... Znaczy ludzie bardzo, bardzo entuzjastycznie do tego podchodzą, że tam mistrz świata i w ogóle. No ale to myślę, że jakiś nie jest aż taki duży wyczyn wbić to miejsce. Ej, dobra, powiedz mi, gdzie siedzisz? Wyjdź z tego kibla, bo jest straszne echo. Nie będę przeprowadzał z mistrzem świata wywiadu w kiblu. Wiesz co, przeprowadziłem się i jestem w takim dużym pokoju i tu niestety echo jest ogromne. A, za hajs z YouTube'a, co? Dokładnie. O kurczę, no to trudno, to musisz coś zrobić z mikrofonem, ale to jest historia na zupełnie inną okazję. No dobra, powiedz, jak to zrobiłeś? Jak to zrobiłem? A wymyśliłem jakiś taki dziwny deck, który składa się ze 100 kart. Aha. No, z 80. No. I jakoś, nie wiem, udało się. Wiesz co, ja nawet do tego jakoś specjalnie wagi nie przykładałem, po prostu jakoś grałem i się wbiło samo. No mój Boże, to kiedy stawiasz flaszkę? Na laję? A, kiedy tylko chcesz? Możemy nawet dzisiaj jakoś zrobić. Nie, ja nie mogę pić, nie mogę, mam bardzo dużo młodych widzów, oni by potem pili przeze mnie, strasznie. To jest przecież... No niestety, ale będzie przy jakiejś, będzie jakaś okazja, jakiś będzie wyjazd. No to ja ci pisałem już, nawet nie jedną. No to ty słuchaj, ty powinieneś do Walencji jechać z nami, bo jest właśnie event Ubisoftu, Duel of Champions i Ghost Recon Online. My tam będziemy z Rojem, oni cię powinni kurde tam zaprosić. A, nie zapraszają, to się nie wprasza, no, żeby tak samemu jechać, to nie mam hajsu. No dobra. To będzie okazja, ale musisz obiecać, że, znowu, że nie zaśniesz tym razem w połowie imprezy. Postaram się. Jak Brambla nie będzie, nie będzie mi drinków stawiał, to powinienem dać radę. Okej, okay. Kurde, Bramble się chyba strasznie wykosztował na tej imprezie w Poznaniu. No też mi się tak wydaje, jak zaczął kupować jakieś tam kole z czymś mocniejszym. No dobra, to ja idę grać, nawet cię nie zapraszam do gry, no bo litości, nie? Człowiek chce sobie pograć, a nie dostawać w dupę. No dobra. To moi drodzy, jest tu ktoś chętny do tego? No tak czy siak, no wielkie gratulacje. Trzymaj tą pozycję. Dziękuję. A teraz to Mistrzostwa Świata, postaram się do Paryża dostać. Wow, no to masz chyba duże szanse, nie? No, poza tym, że mam fanklub, który na mnie poluje, jak gram, żeby mnie złapać i... Poczekaj, skąd? Mam straszny hałas, teraz gra mi się wczytuje. A tu ścieżka dźwiękowa strasznie głośno odpala. F12 wycisza. Wow. No proszę, od razu widać, że mistrz świata zna takie triki. Kurczę wieczone, no. Ostatnio też mi podpowiedzieli, bo to ten ryknęło. No, nie. Kurczę, na wczytywaniu stoję. Ja nie wiem, czy on czasem mi wczytuje listy przyjaciół teraz. Tam 1500 osób. Tak. To standardowe jest. Jak masz dużo zaproszeń do friend listy, to trochę to trwa. Dostałem cenną nagrodę. No, bo teraz są te nagrody dzienne. Jak się codziennie logujesz, to można wyrwać trochę nawet. Fajnych bajerów. To muszę się codziennie logować. Opcje, ustawienia, dźwięk. To opowiedz jeszcze coś o tym swoim deku. A mój dek to jest taka przewiereczka, która została przez wszystkich dobrych graczy w tą grę wyśmiana, że jest tandetna, beznadziejna i w ogóle. Tylko przez 3 tygodnie nie potrafili z nią wygrać. Dopiero niedawno wymyślili jakiś tam dek, który sam w sobie jest dobry, a przy okazji jest mega kontrol, no to moje badziewie. Aha. Wiesz, że tam mam 80 kart i gram ciągle defensywnie i usuwam karty przeciwnikowi stali, aż mu wszystkie usunę. Aha. Taki plan. A ile masz w sumie kart teraz? Ostatnio spaliłem 3000. Aha. Zostało mi tak gdzieś ze 2,5, ze 3, nie wiem, bo już nie mam licznika i musiałbym to ręcznie policzyć, no ale... Ale całkiem sporo. A co powiesz o tych nowych dodatkach, bo to jest kurde jedyna rzecz, której nie kupowałem. O tych heraldach? No. Wiesz co, są niektóre karty są bardzo mocne, na przykład do Necro jest taki pająk za 4,
2.05 i on jak wchodzi, wrzuca 2 tokeny infekcji na dowolną kreaturę, no to on jest moim zdaniem trochę przesadzony. Jest taki gołąb za 3, 2, 2, 4 bezcielesny. No, to też jest dosyć bardzo mocne, szczególnie na talie, które nie mają jakiegoś removalu albo magicznych kreatur. Co tam jeszcze jest? Do Inferno jest kilka fajnych kreatur. Ze speli chyba, no spele są te unikalne, no to też są warte uwagi zazwyczaj, chociaż nie wszystkie, bo niektóre są strasznie słabe. Ogólnie warto zapatrzyć się, bo można naprawdę mocne karty trafić do większości frakcji. Dobra, powiedz mi, jeżeli widzę, że tutaj jest tylko zapieczęcie, ten Harold Puski, nie? Aha, to sobie kupię zaraz taki jeden deck i sobie rzucę okiem. Za 175 pieczęci, bo to tylko na to mnie stać. Jakby... No są oczywiście nowi bohaterowie też całkiem fajni. To, czyli mogę kupować sobie ten pakiet Harolda Pustki, tak? To jest, no właśnie, to jest tak, jedyna opcja, tak, no. Bo ten za 1400 pewnie lep taniej wychodzi, ale tak mnie nie stać, więc... Dobra. Dobra, sprawdźmy sobie karty. Już dawno nie grałem, kurczę. No ja gram codziennie. Teraz właśnie w lipcu są te eliminacje do Mistrzostw Świata, do Paryża. Trochę dziwnie to zrobili, szczerze powiedziawszy. O. Co ci się tu trafiło? No tak, wcielony koszmar. Nawet ładne to. No, w teorii jest fajne, w praktyce jakoś tak słabo. Nie daje rady. Dobra, mamy jednorazowy łód szczęścia. O. Nawet niezła karta. Jak masz, jak masz napór. To jest to, co damage zadaje. No. Tak. To też jest fajne. Niezła rzecz. Czcigodny Kappa. No, Kappa jest spoko, bo on ma odporność na ten. Na łuty szczęścia i na przykład jest odporny na twoje własne zawalone mosty. To jest taki łut za 3, wraca całą... Znaczy wszystkie kreatury w danej linii na rękę i wtedy jego zostawia. Tego nawet dorzucę do deku, bo ja mam takiego... Ty sam żeś mi układał tego deka z mostami. A no. Trochę bym go teraz zmienił, bo tam w ostatnich tygodniach gry, ale... Tamten build też jest spoko. Dobra. Dobre pytanie padło na czacie. Czy planujesz kiedyś 24-godzinnego streama? Z doświadczenia mogę powiedzieć, że polecam. Doznania pod koniec są nieziemskie. Nie polecam. Znaczy, ja nie zamierzam. Nie zamierzam, ja robiłem przez 12 godzin i styknie. No, 12 jest wystarczające. No. Mam jakiegoś kościotrupa łucznika. Nawet ładne za 3 punkty. 2, 2, 5. Centaur czarnej czaszki. A, nie otrzymuje obrażeń na skutek odwetu. Może w tej samej turze atakować i przemieszczać się, to nawet ładna karta. No, jeszcze jest taki do twierdzy, tylko że nie jest strzelcem, tylko walczy wręcz za 4-2-0-4 i on ma jeszcze szybki atak. Więc wchodzi do gry, atakuje i jeszcze może się ruszyć. A. Wow. Ty słuchaj, a szybki, tu jest takie stworzenie kocie wojownik, w ogóle śmiesznie to wygląda, bo ma 0-0-1 i może wykonać ruch lub atakować podczas tej samej tury. Ale jest jeszcze taki dopisek, lub zmienia osobę kontrolującą. Czyli po prostu jeżeli nie zaatakujesz, to przechodzi na... Czekaj. Bo wiesz co, jak ja zacząłem, ja nigdy się tej karcie nie przyglądałem, bo dla mnie to jest ten. To stworzenie może zaatakować lub wykonać ruch jeszcze... A nie, to w sensie takiej, że bo są czary, które zmieniają kontrolera, znaczy przejmują kontrolę nad kreaturą. I wcześniej było tak, że jak na przykład przejmowałeś jakąś kreaturę z szybkim atakiem, to nie mogłeś nią atakować, a w tym patchu podobno to naprawili, zmienili, że można atakować kreaturą, którą się przejmie od razu, jeżeli ma szybki atak i ten dopisek jest odnośnie tego, tylko nie jestem pewien, czy to działa. Aha. Dobra, mamy kusznika. Nie wrażliwość na odwet, stworzenie to taki tam strzelec. Komnata obłędu. Wybierz stworzenie, zaklęcie lub put szczęścia. Gdy tylko przeciwnik zagra kartę takiego rodzaju, będzie musiał odrzucić kartę. Aha. Okej, okay, nawet fajne. Fala gorąca, takie tam. Stworzenie, niezdolność do ataku. To stworzenie nie może atakować.
Aha, to taki, taka ścianka. Nawet niezły, bo ma 2 punkty tylko kosztuje i ma 5 życia. I zadaje zawsze odrzut. Każda frakcja dostała właśnie tę ścianę. Ta przystanie no nie jest najgorsza. Mi się najbardziej podoba z Sanktuarium, bo fajnie współpracuje z Ishumą albo z Inferno. Z Inferno jest taka za 2, 0, 1, 2 chyba. I jak ginie, to zadaje 4 obrażenia wszystkim kreaturom w tej linii, w której zginęła. No, nieźle. To ja tutaj jest jeszcze jakiś taki z szerokim atakiem za 5 punktów. No, jego czasem widuje, jak ktoś go gra, ale on jakiś taki specjalny to nie jest. No, no, no. On jest za drogi. No, Inferno. No. Okej. Okay. To sobie wrzucimy. I ja zobaczę tą swoją talię. Nie, to nie jest... Którą ja mam tą talię? Chyba S2. A właśnie, to sobie mogę dorzucić tego kapa, co mi wpadł. Bo on jest fajny. 3-3-6. A brakuje mi tam labiryntu lodu, paru rzeczy mi tam brakuje takich fajnych. No wiem, pamiętam, że tam nie było, nie wszystko było. Lawina. Za to mosty mam 4. No dobra. To mówisz 80 kart w deku, to jestem zaskoczony. No bo wiesz, muszę mieć więcej niż przeciwnik, bo usuwam karty w jednym momencie. Po takiej samej ilości z obydwóch deków, nie? Więc muszę mieć więcej, żeby sam się nie przewinął, co mi się zdarzyło od razu. Ale jest jakby płynny ten dek? To znaczy w tym sensie, że on... No wiesz, nie zawiesza ci się nagle, że trafisz takie karty i nic nie możesz zagrać? No wiesz, o co chodzi, nie? Zdarza się, ale bardzo rzadko. Jak chcesz, to mogę ci pokazać. Nie ma problemu. Nie, jakoś tak, wiesz... A dobra, to pokaż. Okay. Pokaż, jestem ciekawy. To sobie jako trening ustawimy, nie? A potem spokojnie, moi mili, zrobimy sobie taki krótki turniej. A ja mam 587 elo. Kiedy to się stało? Ktoś chyba grał na moim koncie. Nie, to ja taki jestem, mega dobry. Mam 10 poziom. Ja mam 130. Ja pierdzielę, no. No wiesz, że jak się dostam do jakiejś gry, to nie mogę się od niej odesłać. No. To teraz uważajcie, zobaczcie, jak wygrywam z Mistrzem Świata. No dawaj! No, odpalasz grę dopiero. Już, tylko wiesz, tak razie trochę włącza. No, wiesz, słabo. No słuchajcie, na 10 levelu mam prawie 600 elo, to nie jest zły wynik przy takiej ilości grania. Nie zrobię 24-godzinnego streama. Chcecie mnie zabić? Mam nadzieję, że... Dobra, mam go złożonego. Tylko musimy wejść w ten trening kontra gracz online, bo nie mam się chyba w liście, z tego co pamiętam. Dlaczego? Masz. Nie mam, bo usunąłem wszystkich, bo mi się gra nie chciała włączyć. Aha. A że zrobili mi skrypt do usuwania, to wszyscy poszli bez wyjątków. A co to jest, zrobili ci skrypt? Ja też chcę taki skrypt. No to mogę ci wysłać. Musisz mieć tylko ten autofotkę. Może gadam się sobie. Autofotkę i włączasz skrypt i sam z siebie usuwa. Znajomych. Tylko trzeba go dostosować do rozdzielczości ekranu. A, takie coś. To znaczy makro takie, nie? Mhm. Rusza sama z siebie myszkę. No, to wiem. No ja to sam sobie mogę zrobić. Dobra, spoko. Dobra, to jestem kontra gracz online i widzę cię. To na siebie trafiliśmy, czy to jest jakiś inny ten? Tak. Doppelganger? To my. Okej. Okay. Co ty tam masz, cholera, w tym? No, obecnie mam 81 kart w talii. Bardzo fajnie nieraz się ludzie zdarzają, jak mnie wyzywają od noobów, noskilli, retardów, bo mam duży deck i ten, i nie mogą mnie zabić, biedaki. Tak. Ja ostatnio miałem bardzo miły moment w Battlefieldzie 3, kiedy raportowali mnie, bo jestem cheaterem.
To mi się jeszcze nie zdarzyło, ale jeden był taki miły kolega, który mnie zwyzywał przy okazji jeszcze Polaków, mojego ojca i paru innych, bo wygramy z nim. Normalnie brakuje mi słów czasami na tych ludzi patrzę. No. Wyobrażam sobie, że się zdarzają różne przypadki. Sobie może tak. Co ty masz za dek? Co ten twój dek robi? Broni się do 20 tury. A po 20 turze już raczej niewiele jest do powiedzenia. Czasem zdarza się tak, że karty całkowicie nie dojdą. No. Nic Domyślam zrobić nie się. mogę. A na szczęście są to raczej sporadyczne sytuacje. Tu jest bardzo dużo wyszukiwarek i stali, i z graveyardu, więc teoretycznie zawsze coś powinno podejść, czego potrzebuję. Praktycznie nie jest tak kolorowo, ale wiadomo, że karty się nieraz dziwnie układają. No, wiem jak to jest. Tu. Ja pierdzielę bez jaj. Nie martw się, mam jeszcze tylko 4 na ręce. Jak, ile możesz mieć tych kamiennych tarcz? Cztery w deku, nie? No 4 plus 4 wracajki z peli z greju. To wesolutko. No, musi być jakaś karta do usuwania tych zdolności, wtedy jest sens, nie? No, dispele grają ludzie. Wtedy trzeba już trochę ostrożniej nimi rzucać. A jak się tak rzuca na dispele, to zazwyczaj się umiera, bo ktoś dobiera w końcu ten dispel i niszczy tą tarczę. Już mi to brakuje. Kosmiki. Znaczy wiesz, no nie wiedziałem, że mam tą kartę w deku, ale zadziałała gdzieś tam. No tak, moja talia opiera się na tym, żeby rzucać te kosmiki w kółko, aż ci się karty nie skończą. Dobra, co by tu zrobić? Może tak. Co to za czar... co to za... Nie możesz atakować. Ah, shit. Pamiętna tarcza, tylko że wersja ulepszona. Znaczy, no nie ulepszona, bo nie mogę nic rzucić, jak to zagram. Łajdacy. O, co za łajdactwo. No Zupełnie mi się to nie nie. spodobało. Nie jest dobrze, niestety. Zobaczymy, co tam dojdzie w następnych turach. Ten Pao chyba przyszedł tylko się przywitać, nie? No to wierzę. A! Co ty zrobiłeś? Ten czar, który mam. A, shit, fuck Uścisk sake! ziemi. A, tak, no, to tak, Pało tu nie, z Pałą nie poszaleje, zupełnie. Dobra. Shit. A taki miałem zgrabny plan. Też mam zgrabny. O! No nie. Dobra, to zrobimy może. Zaczyna się robić nieprzyjemnie. No i tak, to ten moment, w którym moja talia zaczyna się rozkręcać.
Zazwyczaj jest tak, jeżeli dożyję do 10-12 tury, to w 95-8% przypadków wygrywam. Jak nie zabiją przed 10, to gorzej. To gorzej, bo przegrywam. W sumie logiczne. A powiedz mi, to echo trochę się zmniejszyło? Tak. Okej, to już wiem, jak to ogarnąć. A kurde, kapa walczy. No. Robi co może. Co by tu jeszcze wykombinować sensownego, ty mi powiedz. Nie wiem, co masz na ręce. Sprawę tutaj u mnie. Już zaatakowałem, to żeby nie było. Brakujemy jednego surowca. Ona. Chryste, panie. Co to było? A to było kombo. Zabij wszystko na stole. 90% życia na stole. Kreatury z 8 życia przeżywają niestety to. No, no. Musisz mieć ten uścisk ziemi, bo inaczej, kurde, cię może rozjechać ten poszukiwacz. No może, czasem tak się nawet zdarza, jak ten, jak gościu, jak gościu, co zrobi? Zagra dispera. Ja mam uścisk ziemi, mam tarczę, on zagra dwa dispery i mnie zabija na przykład. Ale chyba taka sytuacja była gdzieś, jak grałem. Okej, to tyle. Masz 6 kart, spoko. Co by tu wykombinować, mądraga? To wydarzenie jest bolesne, ja nie do końca je rozumiem. Już wiem. Zadajcie obrażenie, jak nie masz punktów, żeby zapłacić. Tak, a jeżeli masz punkty, to po prostu zwiększa koszt kratu. Zróbmy sobie... Kurde, jak mi się kończy? Szlak by to... I o to chodzi, żeby się skończył.
Zróbmy sobie może tak i może tak. I to tyle. Okej. Okay. Tak ten, odbiegając od dueli. Jak tam ten Neverwinter, fajny? Ja się dzisiaj przymierzam, żeby trochę pograć. Jeszcze raz powiedz. Jak tam ten Neverwinter się podoba? Genialny. Genialny? A to dobrze. Mhm. Ty mi i tak nie pozwolisz zaatakować, bo to by było niepoważne. Wiesz, ja ci mogę nie pozwalać, tylko że jak mi karty nie pozwolą, ci nie pozwolić. No. A na szczęście moje karty są miłe i mi... podeszły. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie też tak. Zrobimy sobie też tak. Dały ci trzy karty. To zrobimy sobie tak. Dammit, karty mi się skończyły. Nie tam, jeszcze trzymasz. Dwa razy pało i nie żyje. Dwa razy... Hop. Ale dispel mógłby cię załatwić dosyć mocno, co? Jak najbardziej. Ale nie wszystkie talie mogą go grać. A to nie jest też tak, że wiesz, ktoś ma dispela, to wygrywa, no bo jak wiem, że ktoś ma, to staram się grać tak karty, żeby nie miał okazji mnie zabić z tym dispelem, oczywiście, ale nie zawsze to wychodzi. No. Bardzo często nie wychodzi. Ale no... Znaczy jest dużą przeszkodą, ale nie znaczy od razu, że przegram, jak ktoś ma dispela, może tak. Wiesz co, są takie momenty, na przykład, gdybym miał dispela tutaj, to miałem taką sytuację, że wiesz, miałem szereg, który był gotowy do ataku, ale niestety kamienna tarcza, nie? No, znaczy wiesz, ja też inaczej gram, jak wiem, że ktoś nie ma dispela, i inaczej gram, jak wiem, że ktoś go ma. No. Bo wiesz, jak wiesz, że przeciwnik nie ma dispela, to rzucasz tarczami jedną za drugą, bo wiesz, że ci nie znikną te tarcze nagle. Mhm. A jak wiesz, że ma te dispela, no to rzucasz te tarcze, ale też tam usuwasz kreatury, coś innego robisz. Jasne. Że akurat w tym rozdaniu, z tego co pamiętam, to niewiele miałem do zrobienia poza tymi tarczami. Więc faktem, gdybyś miał dispela, to prawdopodobnie bym przegrał. No ale to kwestia wiesz, szczęścia albo nieszczęścia. Dobra, ustawiam, zagram sobie turniej z widzami, także dzięki za pouczającą rozgrywkę. Dziękuję.